Wokół tego jasnego, tak bardzo jasnego, klarownego sygnału z ostatniej jego obecności w Europie na G7, kiedy był we Włoszech. I uważam, że rozmawiałem wczoraj długo z przedstawicielami Departamentu Stanu i ze stroną amerykańską. Nikt nie wie, co powie tak naprawdę do końca. Nie ma tej wiedzy, pewności, o czym powie prezydent Trump. Ale taki sygnał właśnie podkreślający te relacje transatlantyckie, wypowiedziany tu w Warszawie, jest bardzo symboliczny. I tak, jeżeli pani redaktor pytała, ja po prostu składam, oczekuję, to by było dobrze dla nas wszystkich, gdybyśmy te słowa usłyszeli. A jeśli nie padną? To jest kwestia kontekstu całego wystąpienia, bo ono będzie na pewno w części historycznej, mówiące o drodze tej części Europy, ale Polski przecież szczególnie przez ostatnie stulecia zwieńczone 89 rokiem i odzyskaniem niepodległości, a to kontekst właśnie następnych lat transformacji i efektów, które z niego wynikają. Miejsce Polski 2% PKB na obronność, polska kadra oficerska, udział w misjach na całym świecie, ta sojusznicze nastawienie Polski, takiego, co Amerykanie bardzo często podkreślają, naprawdę aliantak, na którego zawsze można liczyć już nie tylko historycznie, ale także w tych dzisiejszych dniach. To jest bardzo ważne i to dzisiaj chciałbym, żeby świat zobaczył i żeby ten sygnał płynął z Warszawy. Wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka. Pani premier Beata Szydło skomentowała, że Platforma chce odwołać najlepszego ministra, czy jednego z najlepszych ministrów z frustracji. W zasadzie wzajemnej obrony. Co był ten wniosek? Po to, żeby powiedzieć i pokazać, że fatalny minister, najgorszy z możliwych. Mówię też tak, jako byłem minister spraw wewnętrznych, wiemy, na czym polega ta trudna praca, jak trzeba, ile trzeba dobrej organizacji i dystansu do tego, żeby sobie z tym poradzić. Ta debata była absolutnie polityczna, nie chcę powiedzieć partyjna, ale taka bardzo agresywna. Są takie rzeczy, panie redaktor, jak mówiliśmy o polityce zagranicznej, o polityce bezpieczeństwa. Polityka wewnętrzna czasami, czy często, jest też taka, że powinna być odsunięta od tych partyjnych, bieżących sporów, bo ona dotyczy nas wszystkich, Polaków. Ale tutaj przed wizytą amerykańskiego prezydenta dyskutowanie, że minister się nie nadaje, podczas gdy ten minister koordynuje... Wszystko biorę na siebie, panie redaktor. Wszystko biorę na siebie, panie redaktor, ale wniosek złożyliśmy 9 czerwca. Wskazanie terminu należy do marszałka Kuchcińskiego i to specjalnie był wyznaczony ten dzień, żeby właśnie pokazać, że nieodpowiedzialna opozycja, tutaj ciężka praca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, całego klubu PiS-u i wszystkich polityków PiS-u i tutaj niegrzeczna i niechorna Platforma Obywatelska, rząd obywatelska. Czyli PSL jeszcze powiedziałabym, dużą rezerwę. Nie brał udziału w debacie. Nie odpuścimy tego. Są sprawy, wynikało to ze śmierci na komisariacie Igora Stachowiaka, we Wrocławiu, bardzo spektakularnej, ciągle niewyjaśnionej, tuszowanej przez rok, ukrywanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wewnętrznych i komendantów. Dlatego powiedzieliśmy, trzeba tę sprawę wyjaśnić. Nie ma tak. Polska jest krajem demokratycznym, ale musi być transparentny, szczególnie w tak dramatycznych sytuacjach, jakie widzieliśmy na tym filmie dotyczącym śledztwa we Wrocławiu. Wczoraj pani premier Beata Szydło powiedziała w Sejmie, porozmawiajcie ze zwykłymi Polakami o tym, co niepokoi ich najbardziej. Te historie, które nie przebijają się na medialnych czołówkach tak dobrze jak Marcowi Wiórki czy Padły Konie, mówiła Beata Szydło. Chodzi o nienotowany dotąd wzrost pospolitej przestępczości. W niektórych krajach odnotowano niemal 100% wzrost, szczególnie przestępstw seksualnych z udziałem imigrantów. Tak powiedziała pani premier. Orientuje się pan, skąd pani premier ma takie dane, jakiego kraju mogą dotyczyć i czy Platforma Obywatelska złoży interpelację w tej sprawie? Na pewno tak, bo to jest oczywiście absolutnie manipulacja. To wystąpienie składało się z wielu manipulacji i z takich niedomówień. To nie jest rola... Nie jest rola premiera w takiej sytuacji, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o wniosku o odwołanie ministra, to trzeba mówić o ministerstwie i o konkretnym ministrze, o wadach i zaletach. A przecież znowu słyszeliśmy o imigrantach, bo to, co cytat pani redaktor, jest elementem większej całości. Mówienie o imigrantach, o uchodźcach, o zagrożeniu terrorystycznym, to wszystko te fobie, które słyszymy z ust PiS-u, to straszenie, nieustanne straszenie obcymi, takie ksenofobiczne, często rasistowskie akcenty.
sprawy, no to po prostu tego się słuchać nie da. Dlatego oczywiście tak. Będziemy składać interpelacje, będziemy pilnować każdej takiej wypowiedzi, bo ona jest autorstwem premiera polskiego rządu. I naprawdę trzeba wiedzieć i trzeba słyszeć to, co się mówi, jakie straty takie wypowiedzi powodują. Nie ma, tak czuję i tak jak obserwuję, nie ma takiego nie ma takiej odpowiedzialności za słowo w Polsce. Bo naprawdę, premier polskiego rządu to brzmi dumnie i to znaczy, że wszystko to, co jest wypowiedziane, powinno dotyczyć rzeczy sensownych i być właśnie odpowiedzialne. Dzisiaj Radio Taka Fali wystąpi z wnioskiem obecnym do informacji publicznej w tej sprawie, no bo to jest szokująca informacja z ust pani premier padła wczoraj, no bo to jest niezwykle ważne, wiadomo, ten temat uchodźców jest elementem wojny propagandowej ze strony Rosji. Już ambasada Szwecji prostowała dane dotyczące ich kraju, a pani premier lekko rzuca no, takie przerażające dane, więc musimy się dowiedzieć, tak? Ale to jest na sprawie. To też dziwne, że się wpisuje, no po co wpisywać się w taką, właśnie w taką politykę budowania nienawiści, niechęci, odpychania. Nie powinien Polska, naprawdę mówiliśmy o kontekście transformacji, suwerenności tych ostatnich 89 roku. Naprawdę powinniśmy to szanować i takie wypowiedzi na pewno tego nie robią. Weźmie pan udział w kontrmiesięcznicy? No bo Lech Wałęsa, który dzisiaj będzie na Placu Kresińskich również, zapowiedział, że będzie. No, będziemy o tym rozmawiać, bo ja uważam, że rzeczywiście to jest udział Lecha, prezydenta Lecha Wałęsy jest symboliczny i stawia inaczej te obchody w innym świetle. Będę chciał rozmawiać z prezydentem Wałęsą także o tym i o naszym udziale, o jego udziale i naszym udziale. Czy państwa udział w kontrmiesięcznicy nie będzie upolitycznieniem tego obywatelskiego protestu? Może nie chciałbym tego, bo to znaczy, czy nawet upartyjnieniem, bo ten protest jest jakoś polityczny. Ja patrzę na to przez pryzmat walki o przywrócenie wolności zgromadzeń, prawda? Znaczy patrzę na to nie jako na przez kontekst miesięcznicy, ale przez to, że sposób zmiany tej ustawy, ograniczenia zgromadzeń, to prowadził do eskalacji protestu. I tak rozumiem też zaangażowanie prezydenta Wałęsy. Także to jest święta wolność słowa, wolność obywatelska, żeby można się gromadzić i można protestować. I z tym wspieram prezydenta Wałęsy. Dlaczego zabrali państwo Radę Krajową tego samego dnia, co Prawo i Sprawiedliwość swoją wielką, tam był kongres, wielkie spotkanie? Tam był kongres programowy. My podsumowaliśmy pierwsze półrocze. Z reguły takie są zapisy. Ale nie lepiej było poczekać i odnieść się po prostu do tego, co padło na kongresie? Będziemy to, będziemy się odnosić. Trudno się odnosić do zapowiedzi, do takiej gierkowskiego podejścia do polityki, bo tam widzieliśmy najpierw dyscyplinowanie ministrów przez, tak jak kiedyś, pierwszego sekretarza, teraz prezesa Kaczyńskiego, i potem opowieści takie z mchu i paproci z udziałem premiera Morawieckiego. My podsumowaliśmy, to nie były, my też będziemy mieli swój kongres programów, będziemy go mieli w październiku, będziemy przedstawiać program samorządowy wtedy. To była inna skala, ale ja uważam, że też nie można zmieniać scenariusza własnych aktywności, dlatego że PiS organizuje jakąś imprezę. Będziemy robić swoje, bo jesteśmy największą partią opozycyjną i będziemy dawać świadectwo prawdzie. No to jeśli bylibyście u władzy, to przyjęlibyście tylu uchodźców, jak nakazuje Unia Europejska? To nawet nie jest nakaz Unii, prawda? To są ustania, które... Ale tak czy nie? Uchodźcy tak robią. Uważam, że faktyczne ofiary wojny, mówimy o tym wprost, kobiety z dziećmi uciekające z terenów bombardowanych, gdzie są objętych działaniami wojennymi, czyli tutaj z Syrii, głównie z Syrii, także z Erytrei. Uważam, że symboliczne kilkadziesiąt osób, kobiet i dzieci, to jest symbol, który pozwoli nam odzyskać twarz w Europie. Rozdzielałby pan rodziny? Z reguły to są osoby, które są właśnie, te sprawy dotyczą kobiet i dzieci. W obozach w Libanii, w Jordanii jest bardzo wielu chrześcijańskich rodzin, które czekają na przyjęcie. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To jest powtórka. Thank you.
także odszył diecezji zamojsko lubaczowskiej, a później Łukowicę. To nie jakiś Łukowicę robił go raja, to Maria Dwiga, 536-601-599, a w Łukowie parafia podwyższenia Krzyża Świętego zapisy w zakrystii i u księdza proboszcza oraz telefon 25-798-27-63. 25-798-27-63. To jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać o to, Miękina, czego pana zabrakło w przemówieniu Donalda Trumpa. Pani Anna, 695-790-792. Jeszcze kilka informacji, tak staramy się, proszę Państwa, każdą chwilę wykorzystać na podanie, żeby pomóc organizatorom w poszczególnych parafiach. Milicz, parafia świętych Andrzeja Boboli i świętego Michała Archanioła, zapisy u pani Heleny w Skopie. No w polityce jest także, jak pada w tak krótkim czasie tak dużo ważnych słów, to pojawia się pytanie, jaki jest w tym cel i interes. No właśnie, jaki cel i interes miał Donald Trump, aby powiedzieć to, co dzisiaj powiedział na Radzie Kraśnickiej. No to się przyczyniła, bo teraz się zadam pytanie na cały wykład, bo tym przemówieniem, tą wizytą Donald Trump załatwia swoje własne wewnętrzne informacje dla Państwa, a później Piastów i Piotrkowice, Chmielnik. Ten główny interes Opocznią, ja sądzę, to jest parafia świętego Bartłomieja, Donald Trump nie godzi się z tą zapisy w kancelarii parafialnej i u pani Marii, telefon 44-755-2873 Piastów, parafia Matki Bożej Częstochowskiej, pani Jadwiga, telefon 22-723-1074 i tutaj stawiam 22-723-1074 Piotrkowice, Chmielnik, Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, pani Anna, Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja Piękni, dziękuję. A dziś w kontekście kluczowej dla nas kwestii bezpieczeństwa usłyszeliśmy nie tylko zapewnienie, że wojska NATO, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą bronić ramię w ramię swoich sojuszników, ale także dowiedzieliśmy się, że zostało podpisane memorandum na zakup systemu Patriot. Na ile to ważny krok? O tym rozmawiamy już teraz z Juliuszem Sabakiem z portalu Defense24. Dobry wieczór. Podpisanie memorandum na pozyskanie systemu Patriot to kamień milowy w systemie bezpieczeństwa Polski. Między innymi takie komentarze można dzisiaj usłyszeć. Czy faktycznie to jest tak ważny, istotny krok, aby zapewnić nam bezpieczeństwo? No jest to na pewno jakiś krok w kwestii odkładanej od wielu lat, czyli pozyskania systemu obrony powietrznej. No bo należy przypomnieć, że system Patriot tak naprawdę wybór tej opcji ogłoszono już w 2015 roku. Od tego czasu niewiele się w tym temacie udało zrobić. Dlaczego tak te negocjacje długo trwały? No tutaj problemów jest wiele. No jednym z nich jest to, że oczekujemy rozwiązań, które jeszcze w siłach zbrojnych amerykańskich nie zostały wprowadzone, czyli przede wszystkim tego systemu dowodzenia czy kierowania obroną powietrzną noszącego kryptonim ICBM. To jest rozwiązanie, które armia amerykańska wybrała jako rozwiązanie na przyszłość dla swoich sił zbrojnych obrony powietrznej. No, Polska zdecydowała się wejść w ten sam system, chociażby po to, żeby zachować maksymalną kompatybilność z siłami amerykańskimi. Wiemy, no, będą w Polsce obecne, ja myślę, że jeszcze przez wiele lat, przynajmniej tak długo jak
wschodnia flanka NATO będzie zagrożona. Także no to znacząco opóźniało te rozmowy, zwłaszcza, że system ten dostarcza nie producent systemu Patriot, czyli firma Raytheon, ale twórcą IBCS jest koncern Northrop Grumman. No, z oczywistych względów Raytheon wolał nam zaproponować swoje własne rozwiązanie. No, kolejną kwestią to jest technologia azotku galu i technologie w ogóle radarowe, ponieważ Polska chciała uzyskać stacje dookólne, czyli widzące w promieniu 360 stopni, a obecnie stosowane baterie systemu Patriot takimi radarami nie dysponują. To były te główne miejsca, w których powiedzmy stanowiska negocjacyjne Polski i Stanów Zjednoczonych się rozmijały. Decyzja, która została zawarta w memorandum, to tak naprawdę przede wszystkim gwarancja tego, że administracja amerykańska będzie nas wspierać w tych negocjacjach z przemysłem, abyśmy uzyskali to, czego oczekujemy w tych kluczowych 12 obszarach technologii, na które Ministerstwo Obrony bardzo intensywnie naciska z bardzo prostej przyczyny. Te obszary są nam niezbędne dla utworzenia niższego z piętra obrony powietrznej, czyli tak zwanego programu NAREW, który ma w pełni współpracować z Wisłą, czyli potencjalnie z tymi wyrzutniami Patriot. Jakie to mają być już te namiary, bądź jak to określił minister Antoni Macierewicz, spolonizowane? Co to właściwie oznacza? Tego tak naprawdę dowiemy się, kiedy rozpocznie się już ta procedura zatwierdzenia i będziemy wiedzieli, co udało się wynegocjować, bo należy pamiętać, że memorandum jest oczywiście znaczącym dokumentem, ale bardziej na płaszczyźnie politycznej, natomiast trwają procedury pozyskiwania tego systemu, które w amerykańskich realiach są bardzo usystematyzowane. To jest system Foreign Military Sales, w którym Amerykanie oferują najnowsze swoje technologie wojskowe, ale on jest bardzo ściśle kontrolowany. Między innymi wymaga zgody Senatu Amerykańskiego, aprobaty Pentagonu. No jest to wielostopniowa procedura. Polska wysłała już co najmniej dwa lub trzy zapytania ofertowe, które określały nasze wymagania i żadne z nich nie zostało dotąd przyjęte przez stronę amerykańską, no, między innymi ze względu na to, że domagaliśmy się tych rozwiązań, które nie były jeszcze dostępne. No i tutaj myślę, że memorandum jest o tyle istotne, że określa dokładnie ramy czasowe, w których administracja amerykańska zobowiązuje się tą procedurę zakupu pierwszych dwóch baterii zamknąć, czyli tak naprawdę do końca bieżącego roku. A czy według pana te rakiety Patriot trafią do Polski w 2022 roku, tak jak to jest zakładane? No to jest możliwe, o ile uda nam się rzeczywiście zakończyć negocjacje i otrzymać taką odpowiedź amerykańską, w której zawarta już będzie i całkowita wartość tej umowy i wszystkie komponenty, które są w niej zawarte. No to rzeczywiście do 2022 roku możemy otrzymać pierwsze dwie baterie systemu Patriot, o ile nie nastąpią kolejne opóźnienia w Stanach Zjednoczonych, bo należy pamiętać, że jesteśmy tutaj zależni od tego, jak będzie się rozwijał system IBCS. On już w tej chwili zalicza pewne opóźnienie i ze względu na to chociażby nie możemy tej konfiguracji, której oczekujemy systemu Patriot otrzymać w roku 2020, a właśnie musimy poczekać na dodatkowe dwa lata. W 2022 roku, miejmy nadzieję, pojawią się pierwsze baterie Patriot. A kiedy możemy liczyć, że ta nowa architektura bezpieczeństwa przeciwpowietrznego będzie w Polsce zakończona? No to jest pytanie, na które odpowiedź
powiedzieć, może ten, kto będzie ten program finansował. Ja jestem pewien, że ten program jest zawarty w aktualnej strategii. No, natomiast no, trzeba powiedzieć, że dwie baterie to jest dopiero bardzo skromny początek tego programu, ponieważ minimum, jakie zostało określone w programie modernizacji technicznej, to jest 8 baterii. Te dwie baterie są, jak mówię, pewnym zalążkiem, natomiast kluczowe jest to, kiedy uda nam się wynegocjować zakup większej ilości, ponieważ dopiero przy zakupie tych kolejnych baterii, prawdopodobnie planowanych 8, uzyskamy dostęp do technologii i będziemy mogli rozwijać tą polonizację systemu. Juliusz Sabak, portal Defense24, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tymczasem w studiu pojawił się już Marcin Królik. Dobry wieczór. Dziś nie będę pytał o to, czym żył polski internet, bo to, jak mawiał Klasek, oczywista oczywistość, więc zapytam, jak w sieci była komentowana wizyta Donalda Trumpa. Tak, jaki internet jest, każdy widzi. No tak, rzeczywiście, na agendzie internetowej jest Donald Trump w każdej możliwej tonacji, od poważnych analiz po krotochwilę, od uznania jego wizyty za przełomową w dziejach tej części Europy po wypowiedzi. Tutaj szczególne uznanie należy się iście Stachanowskim, twitterowym wysiłkom Marka Migalskiego i Tomasza Nisa, z których można było wnioskować, że Air Force One wylądował w Warszawie właściwie czystym przypadkiem. Były spekulacje, czy prezydent Duda musiał pakować na siłowni, aby sprostać uściskowi dłoni przywódcy USA, tak zwana beka z okolicznościowej piosenki Andrzeja Rosiewicza, ale też i próba nakreślenia strategicznej perspektywy dzisiejszej wizyty na Defense24, obecnie już tutaj dzisiaj. Zabawa zaczęła się już wczoraj od kompromitacji Greenpeace. Jak być może państwo słyszeli, aktywiści tej organizacji wywieźli na Pałacu Kultury napis No Trump, Yes Paris. Szkopuł w tym, że jak zauważyli internauci, skierowali projektor w niewłaściwą stronę, co skłoniło niektórych do snucia rozważań, czy aby nie chodziło tu przypadkiem o Paris Hilton. Sorry, znów zaplątaliście się we własne sznurówki, skwitował to Cezary Gmyz. Zresztą dość podobnie podsumowano dzisiejszy antytrumpowy protest partii Razem i jej sympatyków, którego uczestniczki, jak informowało między innymi w Polityce, no chyba zbyt mocno wzięły sobie do serc opowieści podręcznej Margaret Atwood, tudzież nakręcone na podstawie tej powieści, podobno zresztą całkiem niezły serial. Jeśli chodzi o ocenę stricte politycznej części tej wizyty, to jak już mówiłem, w social mediach i na portalach zaznaczyła się duża polaryzacja, nic nowego. Jakub Majmurek stwierdził na Facebooku, że doradcy Trumpa dobrze zresearchowali, co powiedzieć tubylcom z pisowskiego ludu, a z kolei burmistrz małego miasteczka na północy stanu Nowy Jork, którego mail w swoim dzisiejszym komentarzu dla W Polityce zacytował Łukasz Adamski, nazwał przemówienie na Placu Krasińskich najwspanialszym, jakie słyszał w życiu. Ale nawet mimo różnic wielu komentujących zwróciło uwagę na wzmiankę w przemówieniu prezydenta USA w artykule 5. Podkreśliła to chociażby Dominika Wielowiejska, choć już na przykład jeden z ekspertów przywoływanych przez portal Gazeta.pl uznał, że przemówienie Trumpa nie było skierowane ani do Europy, ani nawet do Polaków, ale do wyborców PiSu, co Łukasz Warzecha uznał za dzisiejszą wygraną w kategorii kretynizmu. W podobnym duchu Gazety.pl, nie Warzechy, wypowiedziało się na przykład znane z sympatii dla naszego kraju Politico, powtarzając wałkowaną na lewicy mantrę o tym, że Trump i polski rząd mają ze sobą wiele wspólnego, a zwłaszcza brak poszanowania dla zasad demokracji. A jak łatwo się domyślić, to co lewa strona uznała za zło. Bardziej konserwatywnie nastawieni przywitali, poczytywali jako atut. Chwalono więc odniesienia w słowach Trumpa do Boga oraz do budowania cywilizacji opartej na wartościach. Doceniono także jego gesty skierowane w stronę powstańców warszawskich. Całe wydarzenie chyba nadzwyczaj celnie podsumował pisarz Jacek Piekara, tweetując, że Trump pokazuje to, co każdy Amerykanin świetnie wie, a mianowicie, że patriotyzm i duma narodowa nie kłócą się z nowoczesnością, a wręcz przeciwnie. Z kolei na wspomnianym już Defense24 dr Artur Jagnierza pisze, że choć nasz kontynent nie jest obecnie najważniejszym wyzwaniem amerykańskiej polityki, to Waszyngton musi sobie zdawać sprawę, że bez utrzymania supremacji w Europie nie ma co marzyć o zachowaniu globalnego przywództwa. W tak zarysowanej rzeczywistości wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na pewno nie jest przypadkiem, lecz
konsekwencją czytania przez nową administrację aktualnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej. Czyli używając określenia profesora Zbigniewa Brzezińskiego, Polska jest fundamentalnym stworzeniem stabilizującym cały system bezpieczeństwa we wschodniej i środkowej Europie. A ponieważ wszystko w ostatecznym rozrachunku zawsze sprowadza się do symboli, do jakiegoś jednego syntetycznego kadru, niektórzy internauci wskazywali na zdjęcie z Zamku Królewskiego, na którym Donald Trump i Andrzej Duda stoją odwróceni plecami do fotografa przed słynnym obrazem Jana Matejki, pokazującym protest Tadeusza Rejdana przed pierwszym rozbiorem Polski. Niezwykle wymowne i nadal aktualne, napisał jeden z nich. A z kolei sam POTUS, jak Donald Trump bywa nazywany na Twitterze, oczywiście twituje podziękowania już z Hamburga i też zapewnia, że Ameryka będzie stać ramię w ramię z Polską przeciwko terroryzmowi i ekstremizmowi. No cóż, zapewne zasmakował mu u nas stek z kaczupem, a tych z Państwa, którzy nie wiedzą, co znaczy skrót POTUS, informuję, że znaczy to President of the United States. Niektórzy mnie o to pytali. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do jutra. Ja to był Marcin Królik, bardzo dziękuję. To jeszcze tylko dodam, że za wizytę w Polsce dziękował nie tylko prezydent Donald Trump, ale także pierwsza dama Melania Trump. Dziękuję panu prezydentowi Dudzie i jego małżonce za gorące przyjęcie. Polska jest pięknym krajem ze wspaniałym duchem i ludźmi, napisała Melania Trump. I na tym kończymy podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Proszę jednak pozostać z nami, bo już za chwilę informacje dnia. To już po nich audycja Zdziwienie Tygodnia, której dziś Anna Piotrowska i jej goście zabiorą Państwa w podróż międzygalaktyczną i porozmawiają o odkryciu nowej klasy gwiazd. A po 23 jeszcze raz wrócimy do dzisiejszej